momencie zaczyna się sezon, startuje tegoroczny sezon Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Trybuny na Stadionie Olimpijskim wypełniają, no i mam nadzieję, że do końca tego meczu będą tutaj już zapełnione w 100%. A tymczasem jest pierwszy touchdown dla Devils Wrocław. Punkty zdobył Christopher Washington. I jest interception! Piłka przejęta przez Devils Wrocław! Devils na razie prowadzą i strzelił polski kontra Beniaminek. Lowlanders, biały stok, to jest z nami druga konfrontacja w oficjalnych pojedynkach tych drużyn. A tymczasem touchdown Devils! Numer 14, Grzegorz Mazur. Wielkie brawa dla tego zawodnika. Próba akcji za dwa punkty. Czy tym razem konwersja będzie skuteczna? Zaczekajmy na sygnalizację sędziów. Podwyższenie udane. Dokładnie, podwyższenie udane. 14-0 dla mistrzów Polski Devils Wrocław. I który tu raz oglądasz drużynę z Wrocławia Devilsów? Pierwszy, czyli twój pierwszy raz. Dobrze. Jest już jeszcze trzecia osoba. Uwaga, uwaga, bo chyba będzie touchdown dla Devils. I są punkty. No i mamy kolejny touchdown dla ekipy gospodarzy Devils Wrocław. Piłka złapana, dwa punkty i 22-0 dla drużyny mistrzów Polski Devils Wrocław. Christopher Washington przygotowany na odebranie piłki, a tymczasem fake. No udało się w ostatniej chwili odkopnąć tą piłkę, ale pad bardzo, bardzo krótki. No i... O, jest piłka w rękach Devils. Czy będzie touchdown? Bardzo efektownie wypchnięty za linię boczną Christopher Washington, ale naprawdę świetna akcja. I jest touchdown Devils! Maurice Lomet! Tym razem to ten skrzydłowy odebrał podanie Maurice'a Lometa. No i wynik 30-0. No i w ten oto sposób nieudany snap, nieudane rozpoczęcie akcji decyduje o tym, że piłkę bez odkopnięcia przejmują Devils Wrocław. No i również jest w tym zasługa właśnie head coacha Mike'a Massera. Widać jego trenerskie oko, a tymczasem trick play. No i będzie touchdown! Znakomite podanie Christopher Washington do Maurice'a Lometa. Wielkie brawa! Mamy teraz szansa na podwyższenie tego prowadzenia już tak bardzo efektownego 36-0. I jest już 38-0 dla mistrzów Polski, dla drużyny Devils Wrocław. Jeśli teraz nie uda się zdobyć pierwszej próby zawodnikom z białego stoku, no to piłka automatycznie przechodzi w posiadanie Devils. Podanie złapane, ale nie ma pierwszej próby. A więc wielkie brawa dla defensu Devils! Będziemy liczyli na o wiele bardziej emocjonujący pojedynek. Dzisiaj no, różnica klas jest bardzo, bardzo widoczna. A tymczasem kolejny touchdown, a jego autorem Maurice Lomet! Czy to offense, czy to defense? Devils Wrocław wygra dzisiaj! No, dziewczynom się podobało, dobrze. Numer 4, proszę bardzo. Imię to jest. O, i mamy touchdown! Touchdown Devils! Christopher Washington! Czyli już nawet 50-0. 50-0, dokładnie.
Co robimy konkurs, no to ja tu odpowiadam, to jest touchdown. Czyli gdzie mamy czucie? Nie ma kupacza, kickera na boisku. Jak na razie mało dzisiaj tych właśnie kopnień z pola. No ale 2 punkty są zdobyte, a więc 52-0, prawdziwy pokrom. No a 9 kwietnia, czyli za tydzień, w sobotę o 13:00 derby, właśnie Bielawa kontra The Crew. Dokładnie tak. A tymczasem interception, piłka przejęta przez wrocławskie Diabły. No i czy będzie coś ciekawszego z tej akcji? Dokładnie tak, bo już ta wygrana z Bielawą Owls 42-0 w meczu sparingowym, choć to był tylko sparing, dała nam odpowiednie informacje. A tymczasem czyszczy kolejny touchdown, dokładnie tak. Gdzie się patrzeć na ten bilet, czy na tą akcję? Nieco ponad minutka została do zakończenia tego spotkania. No, wygląda na to, że nie będzie tych honorowych punktów. Interception, a jego autorem z numerem 25 Adam Larry. I za chwileczkę sędzia podniesie piłkę w górę i będzie koniec dzisiejszego meczu. Wielkie brawa dla Devils Wrocław, 60-0, finał gracji sezonu PLFA 2011. Dziękujemy wam, chłopaki, świetny mecz!